Cześć, dzień dobry, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na vloga. Mamy godzinę 9, czekajcie. Ups! No to ja już nie mam za bardzo czasu. Lecę na siłownię, ściągam szlafrok, ale spokojnie jestem tu ubrana. Tą górę, stanik taki do ćwiczeń, który pokazywałam Wam w zakupowym filmie. Bardzo ładnie wygląda, uważam, że naprawdę jest fajny i też nie jest drogi. Do tego chciałabym znaleźć bluzkę. Jest i ona. Wiecie co? Wczoraj, nie wiem czy też tak macie, może inaczej. Wczoraj wpadłam na genialny pomysł, jakim było zapisanie się na pewne zajęcia. I wczoraj wydawało mi się, że po prostu no genialny plan. Bo miałam iść wieczorem na zumbę, ale jadę do fryzjera i nie zdążę tego. Jakby te wizyty mi się trochę nałożyły na siebie, więc stwierdziłam, dobrze, w takim razie zapiszę się na coś innego. I czekajcie, dokończę w aucie, bo mam 15 minut, żeby dojechać. Odezwę się w aucie, odezwę się w aucie, no i w zasadzie to się odezwałam. Jadąc na siłownię, odezwałam się jak wracałam z siłowni. Natomiast z jakiegoś powodu, nie do końca dla mnie zrozumiałego, bardzo źle nagrał się głos. I praktycznie w ogóle nie było słychać tego, co mówiłam w samochodzie. Dlatego przychodzę do Was wyglądając już dużo lepiej niż rano i dużo lepiej niż po samych zajęciach. Tutaj Wam gdzieś wstawię zdjęcie mojej twarzy, którą pokazałam Wam na Instagramie zaraz po treningu. Mam wrażenie, że aparat trochę przekłamuje kolory, bo na żywo było dużo, dużo gorzej. Jak moja mama mnie zobaczyła, jak przyjechałam do domu, to się mnie pyta: Matko Boska, co Ci się stało? Jak, co mi się stało? No byłam na treningu. No ja wiem, że byłaś, ale jesteś strasznie czerwona. Moja twarz niestety taka jest, moja cera, że jest dosyć płytko unaczyniona i bardzo szybko robi się czerwona. I jak już się zrobi czerwona, to tak po, wiecie, idzie po bandzie. W szczególności właśnie podczas wysiłku fizycznego. Ja nie jestem taka leciutko czerwona, tu gdzieś na przykład, tylko ja hardkorowo cała twarz. No twarz czerwona jak burak. Czułam się, jakbym miała zamiast głowy po prostu pomidora takiego, wiecie, dojrzałego, mocno czerwonego, okrągłego. Ale to, co zaczęłam mówić przed wyjściem, bo oczywiście nie spóźniłam się, to już jest duży plus. Byłam dokładnie o równej, wchodziłam na salę, więc byłam na czas. Jakimś cudem miałam falę zielonych świateł, o dziwo, i szybko mi się udało dojechać. Nie dlatego, że jechałam szybko, tylko po prostu płynnie i sprawnie to poszło. Ale zaczęłam mówić rano, że nie wiem, czy też tak macie, że czasami wpadacie na jakiś genialny pomysł, który naprawdę wydaje się być spoko, ale jak już przychodzi do jego realizacji, to okazuje się, że jednak to była bardzo, bardzo, bardzo głupia i nieprzemyślana decyzja. I trochę tak dzisiaj rano było. Dlatego, że bo mówiłam Wam, że chodzę na siłownię. Głównie na stretching, pilates i na zumbę. I dzisiaj właśnie wypadał dzień zumby. Natomiast udało mi się wcisnąć, dosłownie wcisnąć, bo kolejny termin był na koniec września, do fryzjera na dzisiaj na godzinę 15:30. Więc stwierdziłam, dobra, trudno, no nie zdążę na tą zumbę, bo nie wyrobiłybyśmy się do 17:00, więc pójdę na jakieś inne zajęcia. I poszłam rano, bo miałam taką możliwość. Tylko że zapisałam się, wydaje mi się, że nazwa tych zajęć to są pośladki w ogniu. I faktycznie to był ogień. Ja myślałam, że z tej sali o własnych siłach w pewnym momencie nie wyjdę. Ręce mi latały tak, mimo że to był trening głównie skupiający się na pośladkach, jak sama nazwa wskazuje, i udach, i w ogóle nogach. To też było trochę sztangi. I były momenty, że musiałam modyfikować dane ćwiczenia bardziej pod siebie, bo nie miałam po prostu siły, żeby robić wszystko tak jak instruktorka. Zresztą powiem Wam, że kiedyś jak chodziłam na siłownię, to oczywiście miałam dużo lepszą kondycję, bo chodziłam regularnie i dłuższy czas, ale wtedy miałam też inne chyba podejście, bardziej się forsowałam, nawet jak nie miałam siły, to mówiłam sobie: trudno, dasz radę, wytrzymasz, zrób jeszcze 5 powtórzeń przynajmniej. I to się źle kończyło zazwyczaj, bo raz mi wysiadły kolana, później tutaj miałam problem z nadgarstkiem, że żadnych pozycji w podporze nie byłam w stanie robić i musiałam chodzić na rehabilitację.
kręgosłup. Więc teraz mam takie podejście do tego, że jeśli czuję, że dochodzę do pewnych granic swojego organizmu albo do takiej granicy rozsądku, to nie forsuję go na siłę jeszcze mocniej, szybciej, więcej, tylko trochę odpuszczam. Chodzę tam dla siebie, tak? Nikt mnie do tego nie zmusza. Chodzę na zajęcia z własnej, nieprzymuszonej woli. Więc to nie jest tak, że nie wiem, a to ćwiczenie mi się nie podoba, to będę teraz leżeć na macie i udawać, że ruszam nogą, a tak naprawdę to leżeć i się obijać, bo to nie ma po prostu sensu, no robię to dla siebie, nie dla kogoś, więc faktycznie jadę tam po to, żeby trenować, żeby się poruszać, żeby poćwiczyć, ale gdzieś z głową, żeby nie zrobić sobie krzywdy w głupi sposób. I dzisiaj tak właśnie na przykład było, że było dużo takich wykroków i przysiadów i właśnie część z nich była, że miałyśmy sztangi na plecach takie ważące 5 kg po 2,5 z każdej strony. I te zajęcia były, w sensie powtórzeń było bardzo dużo i serii było dużo i nie było praktycznie przerw między nimi, bo to był taki, wiecie, szybka akcja, że tak powiem. I jak był taki moment, że robiłam na przykład te przysiady z tą sztangą, ale jak już po drugiej serii już czułam, że po prostu nie dam rady, że co mam całą energię wywalić na jedno ćwiczenie, żeby nie robić później już nic, bo nie będę miała siły wstać, więc sobie dawkowałam. Odłożyłam tą sztangę i robiłam same przysiady albo te wykroki bez dodatkowego obciążenia i ja nie zamienię się tutaj teraz w jakieś guru od fitnessu, absolutnie nie, ale dostałam dzisiaj bardzo miłą wiadomość od jednej z Was, że po tym moim gdzieś tam wspominaniu tutaj o Zumbie, właśnie, że jedna dziewczyna ogląda, że Cię pozdrawiam, że się zapisała i że jest super, że jest zadowolona, więc bardzo to jest dla mnie miłe, jak w ogóle piszecie mi wiadomości i staram się na nie odpisywać. Czasami zajmuje mi to trochę więcej czasu. Dzisiaj na przykład napisała do mnie rano dziewczyna, odczytałam to o 7 chyba, 7:30 i nie mogę tej wiadomości za Chiny Ludowe znaleźć. No po prostu nie wiem, czy ona się gdzieś usunęła, więc jeśli komuś nie odpisałam, to przepraszam, staram się to robić. Natomiast wiecie, no ja też mam wciąż swoje tutaj życie i to ten kanał, który jest dla mnie niesamowitą frajdą, sprawia mi niesamowitą frajdę i przyjemność, to jest tylko jakiś tam mały wycinek, odsetek tego, jak wygląda mój dzień. I nawet tak jak dzisiaj nagrywam vloga, to nie pokazuję Wam też wszystkiego, wiecie, od momentu, kiedy otworzyłam powiekę rano, do momentu, kiedy ją zamknę. Każda sekunda mojego dnia nie została tutaj uwzględniona. Także ja teraz idę na dół, pokażę Wam, ponieważ mamy nowy zakup w kotłowni, stoi w kotłowni i jest to suszarka do ubrań. Pokażę Wam, na co się finalnie zdecydowałyśmy, bo pytałam Was na Instagramie, czy macie jakieś doświadczenia, sugestie i pojawił się, najczęściej się pojawiał Bosch, też Samsung, a wybrałyśmy, czy moja mama, bo to ona była za to odpowiedzialna, wybrała coś innego i no i to jest czad, suszarka to jest czad. Ja szybko coś zjem i spadam, jadę do fryzjera. Plan jest taki, że nie będę robić niczego szałowego, tylko po prostu mam wrażenie, że no tak góra to jest mój naturalny kolor. Tutaj dalsza część moich włosów, no to one są gdzieś tam, wiecie, po tych wszystkich moich zmianach. Po tych wszystkich moich zmianach usłyszał, gdzie jestem i idzie. Chodź! Po tych wszystkich moich zmianach z jasnych na ciemne chciałam się jak najbardziej zbliżyć tym kolorem do mojego naturalnego, ale mój naturalny jest trochę ciemniejszy i mam wrażenie, że zrobił mi się już taki za duży tutaj trochę odrost. Chcę, żeby moja fryzjerka delikatnie podciągnęła go do góry, że tak powiem. Zresztą widziałyśmy się wczoraj, bo byłam wczoraj też na paznokciach, a chodzę w to samo miejsce, więc powiedziała, że spoko, podciągniemy delikatnie ten kolor do góry. Także podejrzewam, że zmiana będzie bardzo delikatna, a w zasadzie tak bardzo, bardzo delikatna, że jeśli bym Wam nie powiedziała, że jadę do fryzjera, to znając życie, by się tego nie zauważyły, tak mi się wydaje, bo tak jak mówię, no nie będzie tutaj jakichś wielkich fajerwerków. Tutaj mamy suszarkę. O, sfokusowało się. Nie wiem też, czy to jest nazwa, to Perfect Care 900 to jest nazwa modelu, ale Electrolux, bardzo fajna sprawa. To jest nasza pierwsza suszarka. Pralka nam tu będzie hałasować. Jak widzicie, w tej chwili jest wyłączona, bo po prostu miałam nadzieję, że to pranie wrzucę tutaj, dlatego że tam są głównie ręczniki, a ręczniki z suszarki wychodzą tak miękkie, tak przyjemne, że naprawdę mamy ją od piątku.
czyli niecały tydzień. I w weekend to było wielkie pranie w domu i suszenie. Mamy tutaj takie półki, na których po prostu stoi chemia. I jedna z tych półek, ta niższa, ma przyczepioną listwę. Tu nie wiem, czemu panowie nie ściągnęli jakieś naklejki, no ale przyczepiona jest taka listwa. Ja wyciągam z pralki jakąś rzecz, strzepuję ją i tutaj sobie zahaczam na taką mokrą na wieszaku. I dzięki temu te rzeczy są mniej, to jest akurat nie może zły przykład, bo biała koszula zazwyczaj jest wymięta po praniu, ale na przykład t-shirty niektóre, jak tylko dobrze się faktycznie strzepię i tutaj powieszę, to one naprawdę są w bardzo dobrym stanie po już tym wyschnięciu. Także ta listwa jest super, bo też, wiecie, nie zajmuje miejsca. Wiadomo, że mamy też suszarkę taką na ubrania, na pościel, ręczniki kiedyś. Nie wiem, czemu to jest tutaj puste, zabierzemy to. Ale to się świetnie tutaj u nas, ta listwa, sprawdziła. Ten mały dżentelmen ma tutaj taką swoją małą dziurkę, dziuplę. To legowisko jest tutaj dlatego, że on to miejsce po prostu bardzo lubi. Tutaj są nasze płaszcze. Jest blisko wejścia, że tak powiem, do domu, więc jak ktoś przychodzi, to on jest już pierwszy, się wita. I jest tutaj, tak wiecie, ma takie swoje, są nasze zapachy, bo te kurtki tutaj tylko często niestety są brudne trochę na dole. I on się tutaj kładł na takich legowiskach, które ja tu kiedyś rzuciłam, żeby je zabrać, w sensie, żeby je oddać do schroniska, bo już były dla niego za małe. A on się jakoś tam w nie zaczął tak wciskać, więc teraz ma tutaj swoje eleganckie legowisko i on już wie, że ja wychodzę i sobie będzie tutaj teraz spał. No, także Leon nie cierpi, jak mnie nie ma, tylko tutaj śpi zazwyczaj. Jestem już po fryzjerze, zmierzam jeszcze szybko do sklepu i muszę jedną paczkę wysłać. Bardzo Wam dziękuję, bo zupełnie się tego nie spodziewałam. Po ostatnim filmie z porządkami, znaczy nie wiem, czy to był ostatni film, ale jeden z ostatnich na pewno, z porządkami w garderobie, ja tak totalnie z głupa, że tak powiem, powiedziałam, że wystawię je na Vinted, te rzeczy, i kompletnie to nie chodziło o żadną ani reklamę i też się nie spodziewałam, że Wy w ogóle to Vinted tam moje wyłapiecie. W ciągu jednego dnia, bo od wczoraj na tej platformie, no nie wiem, na Vinted przybyło mi nagle tam tych obserwatorów, jak zaczynałam, to miałam, znaczy wczoraj jeszcze miałam 21, a nagle jest 91, więc bardzo Wam dziękuję, że tak licznie zaczęłyście mnie tam obserwować. I bardzo miło, tym bardziej, że tak jak mówię, no nie, w ogóle jakby nie taki był mój zamysł, plan i cel. Ale dziękuję Wam bardzo, że tak mnie nie widzicie. Także jadę wysłać od razu też jedną paczkę, bo nie wiem, czy to jedna z Was kupiła daną rzecz, czy to był zbieg okoliczności, ale tak, jadę właśnie do paczkomatu i jadę przy okazji wejdę do Lidla, ponieważ będę dzisiaj robić na kolację polędwicę z dorsza, o ile oczywiście uda mi się ją jeszcze kupić, bo jest godzina 18:30 i w Lidlu czasami o tej porze są już pustki. Także jak nie dorsz, no to ewentualnie łosoś, chociaż ja jakoś łososia ostatnio mniej lubię, ale też nie pogardzę. Mam ochotę nawet na jakąś rybę. Czy ja tu przejadę? A, ktoś tak wywalił. No nie przejadę tu. Ale jaja. Nie przejadę, przepraszam, musimy się cofnąć. O, niech Audi. Miejsce na karcie się skończyło, więc musiałam je szybko tu jeszcze zrobić, w sensie usunąć jakieś pliki, ale przejechałam, tylko wiecie co, musiałam krawężnikiem, jeszcze puściłam tą panią, bo nie wiem, w którym momencie ten aparat przestał nagrywać, ale Boże, jak dziwnie, tak jeszcze tak było, że nie, ten zakręt, nie mogłam takiego zakrętu jakoś zrobić, zdziwiłam się, wybiło mnie to z rytmu. Wysyłam paczkę i zaraz tutaj do Was powrócę. Leszko, no ja zaraz będę wysiadać z tego samochodu. Nie denerwuj się tak. Już, spokój, cisza, koniec, halo, nie jadę nigdzie, przestań piszczeć. Okej.
Wysłałam paczkę, idę, bo widzicie, nie mogę się skupić i gadam od rzeczy totalnie. To mi jest potrzebne, to zabieramy. Maseczka, torbę na zakupy mam w pokaźniku. Wiem, że będzie dosyć ciemno, ale generalnie już jest ciemno na zewnątrz, bo jest jakoś po wpół do dziewiątej. I to już nie jest ten dzień w roku, czy ten czas w roku, kiedy jasno jest do 10. Przyszło do mnie tutaj zamówienie nie z H&M, tylko z Zalando. Mam dosłownie trzy rzeczy, dwie pary butów na siłownię, dlatego że nie mam w tej chwili butów na siłownię i albo trenuję na bosaka, a jak muszę mieć buty, to jeszcze próbuję jakoś, wiecie, udawać, że dają radę moje stare New Balance, ale one też już są w stanie raczej kiepskim, więc poszukuję butów. Kiedyś mierzyłam takie Adidasy, w sensie z firmy Adidas, i te buty były niesamowicie wygodne i takie lekkie jak piórko, ale kosztowały chyba 600 zł i ja nie do końca wiem, czy to ma sens. Wiecie, ja nie jestem wyczynowym sportowcem i chodzę sobie tylko po prostu na siłownię i tak jak mówię, często chodzę na zajęcia, ale on nie gryź kartonu, na których w ogóle te buty nie są mi potrzebne, bo mogę być na bosaka. Ale jakoś tak, nie wiem, ciekawa jestem, czy to faktycznie jakby z takiego punktu widzenia praktyczności i komfortu, nie wiem, bezpieczeństwa, w sensie stabilizacji, czy te buty faktycznie mają sens, bo ja się, wiecie, nie znam na butach sportowych. Mam też z nimi taki problem, że mało które mi się podobają, nie tyle, że uważam, że są, wszystkie są brzydkie, tylko są dla mnie takie totalnie neutralne i nie wiem, jakie bym chciała, w sensie nawet nie wiem, jakich szukam, bo się na tym nie znam i chciałabym, żeby były nie strasznie drogie, ale bezpieczne, żeby dawały mi takie poczucie, że ta moja stopa jest, wiecie, zabezpieczona przed jakimiś tam, nie wiem, ruchami, że jest jakaś stabilizacja. I zamówiłam na tym takim Zalando, gdzie są kampanie. Wszystkie rzeczy będą z tej firmy. Pierwszy raz w ogóle, czy znam ją, ale nie miałam nigdy od nich nic. I te już zmierzyłam i są do odesłania, bo nie podoba mi się, co ten pies robi. Tak samo jak nie podoba mi się, jak te buty trzymają się mojej nogi. Proszę, to jest twój królik. Leon kocha obgryzać kartony. Kocha. Patrzcie królikiem. Te pierwsze wyglądają w ten sposób. Białe, z takimi różowymi wstawkami. Są dosyć lekkie, ale tutaj na froncie mają taką gumę, której się nie da się odczepić. I to nawet, to mi się może do końca nie podoba, ale byłabym w stanie na to przymknąć jakoś oko. Natomiast bardzo dziwnie tutaj te sznurówki, to miejsce jest tak wysoko tutaj poprowadzone. I efekt jest tego taki, że ten język, że jakby to wiązanie musi iść pod językiem i to jest średnio wygodne, więc one są na pewno do zwrotu. Nie wiem, które są które, bo tu są jakieś modele, a ja w sumie tego tak nie ogarniam. Ale jedne kosztowały 185 zł, a drugie 240. I druga para też z tej samej firmy. Tych nie mierzyłam. Wygląda tak. Są białe, dużo prostsze. Tutaj tylko ta guma, podeszwa i znaczek. Jest w takim kolorze takiej bardzo jasnej mięty. Zaraz je zmierzymy. Zobaczymy, czy te są lepsze. Mierzyłam te drugie. Wybaczcie, że Wam tego nie pokazuję, ale nie mam już siły. Do tego zaraz przejdziemy. Więc nad tymi się poważnie jutro zastanowię. I zamówiłam z tej firmy jeszcze spodnie dresowe, czarne, długa nogawka. Dosyć, czy nawet nie dosyć, tylko bardzo przyjemny jest ten materiał, bo nie są takie super grube, ale nie są też takie cieniutkie jak szmatka. Plus są podszyte tutaj w środku misiem, co jest fajne. Mają sznureczki, możecie się ścisnąć w pasie, są kieszenie i są gładkie. Jedyny element, który tutaj na nich jest, to z boku jest taki wyszyty napis. I co jeszcze? I mają ściągacze tutaj na dole. Teraz je zmierzę. Wydają się być bardzo fajne. Po prostu zwykłe spodnie dresowe i mam je w rozmiarze M. Powiem Wam, że jestem tak zmęczona dzisiaj. I myślę, że to jest w 99% wina lub też zasługa tego treningu. Czuję, że jutro mogę mieć zakwasy, plus czuję się po prostu jakby nie mam energii. Chcę się wykąpać, zmyć makijaż i położyć się do łóżka i albo obejrzeć coś,
albo w końcu zabrać się za jakieś czytanie, bo tak strasznie się opuściłam w czytaniu książek. Ja słucham książek, ale dawno nie czytałam, nie miałam, wiecie, w rękach książki, tak żeby faktycznie się gdzieś wkręcić w tą fabułę i trochę aż tak, ja najbardziej lubię ten moment, kiedy zapominacie o swoim świecie i jakby tak się człowiek zaczyta, że czuje się jakby był uczestnikiem książki, więc dawno tego nie czułam i trochę mi tego brakuje, także może dzisiaj właśnie zamiast filmu to będzie jakaś książka, zobaczymy. Żegnam się z Wami z tego miejsca, bo tak jak mówię, już jest też późno. A poza tym myślę, że ja już z siebie dzisiaj więcej nie wykrzeszę. Trzymajcie się ciepło, buziaki, pa!